kłamie. Bóg mi darował karę, uznał mnie za świętego. Tego nic nie zmieni. Teraz jestem Jego. Przyjacielu, Bóg darował ci karę. Bóg darował ci karę, bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Ja tak mam. Ja to wzięłam przez wiarę. Wzięłam to przez wiarę, ponieważ Bóg, umierając tam na krzyżu, zostawił ci potężny testament. Zostawił ci w spadku życie. Życie w obfitości. Gdy Jezus chodził tutaj po ziemi, to mówił, że On przyszedł, aby Jego owce obfitowały. Nazwał cię przyjacielem, chociaż dzisiaj może z Niego szydzisz. Ja szydziłam z Niego przez 30 lat. Wydawało mi się to głupie, że ktoś, kto 2000 lat temu żył i umarł, miał jakiś wpływ na moje życie. A jednak, kiedy odważyłam się wziąć to wiarą, narodziłam się na nowo. To jest tak jak z każdym innym spadkiem. Kiedyś dostałam spadek po babci. Mój tata się zrzekł tego spadku. I prawnie przypadał on mnie i mojej siostrze. Ale gdybyśmy nie poszły i nie stanęły przed sędzią i nie przyjęły tego spadku, to guzik byśmy miały. I tak samo jest ze zbawieniem, które wykonało się na krzyżu. Ono się wykonało. Ono prawnie przysługuje Tobie. Ale jeżeli tego nie weźmiesz, jeżeli nie staniesz dzisiaj przed Bogiem i nie uznasz siebie za grzesznika, nie uznasz siebie za tego, który błądzi, który kręci się wokół własnego ego, zamiast po prostu oddać chwałę Stwórcy, to nie weźmiesz tego testamentu, nie weźmiesz tego życia, które Bóg ci zapisał w spadku. Bóg nie jest jakimś starym, zrzędliwym starcem, który prowadzi jakiś zapis swoich win i dobrych uczynków. Nie musisz się dzisiaj starać. Nie musisz się starać. Nie musisz się starać, ponieważ jest łaska. Bóg z łaski dał ci zbawienie. Bóg z łaski przyszedł tutaj na ziemię, ponieważ On wiedział, że nie jesteś w stanie się tak bardzo postarać. Ja starałam się przez 30 lat. I co z tego miałam? Robiłam jakąś karierę. Tak, wyszłam za mąż, tak. Z wierzchu wyglądało, że jest świetnie. Z wierzchu wyglądało, że jesteśmy świetnym małżeństwem. Chodziliśmy sobie razem na imprezy i trzymaliśmy się za ręce. Ale tak naprawdę nie mieliśmy nawet intymnego życia, ponieważ nie mieliśmy zupełnie czasu dla siebie nawzajem. Tylko z wierzchu wyglądaliśmy dobrze. Tylko na zewnątrz było świetnie. Bo każdy z nas troszczyło się o to, żeby zakładać odpowiednią maskę. Żeby wyglądać na człowieka sukcesu. Ale to nie jest życie. Codziennie rano budziłam się z mętlikiem w głowie, z niepewnością, pod presją różnych rzeczy, różnych terminów. I wiedziałam, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak. A gdy poroniłam swoją pierwszą ciążę, dziecko, którego tak naprawdę z całego serca nie chciałam, ponieważ stało mi na drodze do kariery, i odczułam z tego powodu satysfakcję, a wokół ludzie żałowali się mnie i składali mi kondolencje. Ja sobie pomyślałam, coś jest nie tak ze mną. Coś jest nie tak. I rok później doszłam do przekonania, że mam coś ze sobą w środku nie tak. Po prostu, że jest we mnie coś, co przyprowadza mnie zawsze do upadku. Może nawet mam dobre intencje, ale wykonania mi brak. Nigdy nie jestem w stanie wznieść się wyżej. Na zewnątrz może wygląda, że wznoszę się wyżej, że zdobywam jakieś kolejne cele, ale w środku jest pustka. I nie załatała tej pustki żadna impreza, nie załatała żadna przyjaźń, nie załatało małżeństwo. Nic nie zdołało wypełnić tej pustki. I będąc na wakacjach, w nocy, gdy przyśnił mi się pewien konfrontujący mnie sen, skonfrontował mnie z tym, że ja nie znam tego Boga, który mnie stworzył.
I ja wtedy oddałam mu swoje życie. Powiedziałam, że uznam, że ta głupota, z której się wyśmiewałam, jest prawdą. I to była największa i najwspanialsza decyzja w moim życiu, bo narodziłam się na nowo. Narodziłam się na nowo z Jego ducha. Przyjęłam Jego ducha, przyjęłam Jego życie, a moje stare życie zostało wymazane. Wymazane zostały wszystkie moje błędy. Wymazane zostało to, że zabiłam swoje dziecko, zapracowując je na śmierć. Wymazane to zostało. Jestem dzisiaj bez winy, zaakceptowana. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg wymazał Ci karę ze względu na Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli tego nie przyjmiesz wiarą, jeżeli nie uznasz, że coś jest z Tobą nie tak i jednak potrzebujesz ratunku, to nic się nie stanie. Jeżeli nie wyciągniesz ręki po ten spadek, potężny spadek, On Ci w spadku zostawił życie, życie wieczne, życie w obfitości tu na ziemi. Życie bez bujania się, na dwoje babka wróżyła, co zrobić. Takie życie Ci zostawił. Możesz mieć dzisiaj pewność. Możesz dzisiaj mieć pewność tego, że idziesz do nieba. I możesz mieć pewność w każdej innej sprawie. Bo jeśli Duch Święty, a to jest Bóg, zamieszka w Twoim sercu, to będziesz miał pewność. Ja dzisiaj pytam się Ducha Świętego o każdą rzecz. A to jest wszechwiedzący Bóg. Potężny Bóg. I nie chybiam celu. Nie chybiam celu dzisiaj. Nie żyję w niepewności, nie żyję w pośpiechu, nie żyję pod presją tych rzeczy, które mnie otaczają i które mnie atakują. Nie żyję w ten sposób i Ty też możesz tak mieć. Tylko uznaj, nie pozwól, żeby Twoje ego oddzielało Cię dalej od Boga, który jest potężnym Stwórcą, który jest łaskawy, który jest dobry do tego stopnia, że ustanowiwszy prawo, że zapłatą za grzech jest śmierć, sam je wykonał i sam wziął karę na siebie. On wziął na siebie Twoją karę. Dopóki tego nie uznasz, to żyjesz z wyrokiem śmierci, bo ten sam Bóg, który chce być dla Ciebie Ojcem przez Jezusa Chrystusa, ten sam Bóg, jeżeli Go nie przyjmiesz, stanie się dla Ciebie sędzią. Kiedy umrzesz i staniesz na sąd ku potępieniu, to jedyne pytanie, które padnie, będzie brzmiało, co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? Co zrobiłeś z moją ofiarą? Z moją ofiarą, z tym, że ja, potężny Bóg, wiedząc, że Ty nie jesteś w stanie zasłużyć na zbawienie, wszedłem w ciało i wziąłem na siebie wszystkie razy, wszystkie baty, wszystkie choroby, całe Twoje ubóstwo mentalne, duchowe i fizyczne. On to wszystko wziął. Dzisiaj, jeśli chorujesz, możesz wypróbować tego Boga. To jest Bóg mocy. Ja nie zmieniłam światopoglądu. Zostało wymienione moje wnętrze. Byłam osobą zalęknioną. Dzisiaj stoję przed Wami i dzielę się swoim życiem. I dzielę się tą dobrą nowiną. To jest dobra wiadomość. Jedyna dobra wiadomość na tym świecie. Że nie musisz się starać, żeby być zbawiony. Nie musisz wypełniać żadnych uczynków. Nie musisz przyklękać przed konfesjonałem. Nie musisz jeść żadnych wafelków, nie musisz uczyć się na pamięć żadnych modlitw, nie musisz przekręcać koralików, nic nie musisz robić. To wszystko jest obrzydliwością i głupotą w oczach Boga, bo On sam zszedł tutaj na ziemię. On sam zapłacił karę. On sam wziął na siebie Twój grzech. On sam już wszystko zrobił. I teraz tak naprawdę Ty decyzją swojej woli możesz to wszystko wziąć. Możesz wziąć to, co On wywalczył dla Ciebie. Możesz zyskać swoje życie.
możesz uratować swoje życie przez akt decyzji. Nic nie masz na swoje usprawiedliwienie. Tylko krew Jezusa może cię zasłonić. Nic nie masz na swoje usprawiedliwienie. Ja uznałam kiedyś, że nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, że nie znam tego Boga, że w ogóle Go olewam, że niby w Niego wierzę, ale nie wierzę Jemu. Nie wierzę w takiego, jakim On jest i nie poznaję Go takim, jakim On jest. Jeżeli wierzysz w Boga, ale nie narodziłeś się na nowo, to jest bzdura, to cię oddziela od Boga, bo wierzysz w jakieś kłamstwo. Poznaj Go takim, jak On jest. On jest poznawalny. On jest żywy. Jezus Chrystus zmartwychwstał, żeby pociągnąć cię do życia. Możesz Go dzisiaj poznać. Nie wiem, w jakim punkcie dzisiaj jesteś. Cokolwiek masz na swoim koncie, cokolwiek zrobiłeś, nie wiem, zabiłeś człowieka, a może oszukujesz, a może kradniesz, a może po prostu tylko w myślach, tak jak ja kiedyś w myślach zabiłam swojego ojca, bo nie chciałam w ogóle, żeby on mieszkał z nami. Może po prostu w myślach grzeszył. Bóg, Jezus Chrystus, podniósł wszystko do pułapu serca. Powiedział, że jeżeli nawet powiesz głupcze na swojego brata, na innego człowieka, to już go zabiłeś. Jeśli popatrzyłeś pożądliwie na jakąś dziewczynę albo chłopaka, to już z nim cudzołożyłeś. Osądź dzisiaj siebie i zobacz, czy na pewno jesteś sprawiedliwy. Czy na pewno nie potrzebujesz ratunku. Jezus Chrystus, to jest święty Bóg, ale On nie przyszedł tutaj na ziemię, żeby cię potępić. On przyszedł tu na ziemię, żeby zgładzić twój grzech, żeby umrzeć za ciebie i żeby pociągnąć cię w górę, jeśli to tylko przyjmiesz. Jeszcze raz powtórzę, On zostawił ci potężny testament, zostawił ci spadek, ale tak jak każdy spadek, nawet tutaj na ziemi, trzeba go przyjąć. Trzeba go przyjąć. Przyjmuje się go przez wiarę. Przez wiarę i tylko tu i teraz, do końca swoich dni na ziemi, dokąd oddychasz, masz możliwość pojednania się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Tylko tu i teraz. Nie ma czyśćca. Nie ma niczego po Chrystusie. Nie ma niczego po. Nie możesz nic dołożyć do tego, co zrobił Bóg dla ciebie. On poza Chrystusem nie ma nic dla ciebie. Poza Chrystusem jest sąd. Tak, Bóg w Chrystusie osądził grzech. I kiedy ty przyjmiesz to i schronisz się w Nim, to jesteś bez grzechu. Jesteś bezkarny. I Bóg jest dla ciebie Ojcem. Ale jeżeli nie schronisz się w Chrystusie, to jest dla ciebie sąd. Bo poza Chrystusem jest sąd. Pojednaj się jeszcze dzisiaj z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. To nie jest zmiana żadnego wyznania. To nie jest zmiana ideologii. Doświadczysz do nowego narodzenia. Czegoś zupełnie nadnaturalnego. Jeśli wezwiesz Jego imienia. Jeśli wezwiesz imienia Jezus. Doświadczysz zupełnie czegoś nowego. Twój duch wzbudzi się do życia. Zostaniesz wypełniony Jego obecnością. Doświadczysz Jego obecności. Odtąd będziesz Go słyszał. Odtąd będziesz po prostu żył z Nim. To jest nieodwracalny proces. Po to właśnie Jezus przyszedł tutaj na ziemię. Nie po to, żeby święcić jajka. Nie po to, żeby ubierać choinkę. Nie po to. Jezus przyszedł tutaj po to, żeby cię wzbudzić z martwych. Bo twój duch jest teraz martwy. Twój duch jest teraz martwy. Twój duch, egocentryczny duch, który oddziela cię od Boga, jest martwy. Przyjmij go dzisiaj. Zawołaj Jezus nad swoim życiem. Bo On nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy mogli z Nim być w niebie. Po to tu przyszedł.
Po to tu przyszedł. Pomyśl dzisiaj o tym.